Zespół Szkół numer 3 do swojej oferty włączył dwa nowe kierunki, a właściwie połączone z innowacjami. Pierwszą z nich jest technika architektury krajobrazu. Ten kierunek posiadamy już w swojej ofercie, ale wprowadzamy innowacje ogrodnik miejski, a w przypadku nowego zawodu wraca do dolnośląskich szkół technik ogrodnik i również z niespodzianką, tym razem innowacja, uprawa winorośli i prowadzenie winnicy. Te dwie nowe dziedziny czy innowacje są odpowiedzią na zapotrzebowania pracodawców. Województwo Dolnośląskie jest trzecim pod względem największej ilości winnic, które będą działały w roku 2023. Za chwileczkę będą potrzebować pracowników. To jest to dosyć specyficzna część sadownictwa i rzeczywiście dobrze by było, żeby osoby, które nam pomagają, które z nami pracują, wiedziały, jak się prowadzi uprawę winorośli, jak się prowadzi same krzaki. Więc na pewno, jeżeli byłaby dostępna kadra wykwalifikowana, osoby, których my nie musimy uczyć podstaw, to byłoby nam o wiele łatwiej. Patrząc na to, ile powstaje nasadzeń, jak zmieniają się tereny zielone w mieście, jak zmienia się podejście do tego, w jaki sposób je projektować, musimy wykształcić specjalistów, którzy będą dedykowani właśnie ku tej czynności. Ma ogromny sens, dlatego że w tej chwili nie ma w ogóle kierunków kształcenia ludzi, którzy mieliby przystąpić do wykonywania, podkreślam słowo wykonywania tych terenów zielonych. Roślina to jest żywa materia. Tutaj nie ma mowy o pomyłkach. Jak ktoś nie wie, jak się z tą materią obsługiwać, to po prostu zobaczymy, że rośliny umierają.